Witam serdecznie. Dzisiaj taki temat bardzo lekki po ostatniej Media literacy może nawet właśnie dla odreagowania. Otóż o tak zwanych soft newsach czy też świecie radiowym mówimy na to Michałki, stąd ta cała też inspiracja wzięła się ze świata radiowego. Proszę Państwa, soft News coś lekkiego, miękkiego, pozytywnego, zabawnego i ciekawego. Bardzo potrzebujemy soft newsów. To jest dla naszego dobrostanu psychicznego niebywale ważne. Zwłaszcza teraz, kiedy świat i informacje z niego płynące stają się tak bardzo hard. Tak zwane hard newsy: tak bardzo trudne do przyjęcia, do zaakceptowania, do przetrawienia przez naszą psychikę, która nadal funkcjonuje. Na co dzień i musi sobie dawać radę z tym wszystkim. Soft News jest czymś, co ma nam pokazać, że świat nie jest taki zły, że w gruncie rzeczy jest wiele dobra, że wiele rzeczy jest radosnych. I nawet obrazki i informacje płynące z wojny niektóre każą nam i podpowiadają, żeby mieć nadzieję, ponieważ kiedy widzę rodzące się dziecko gdzieś w piwnicy i, i opiekunka czy piastunka śpiewa dla niego po ukraińsku. Radosną piosenkę dziecięcą, to mnie to podnosi osobiście na duchu. Przede wszystkim jest to świat związany z radiem, gdzie czasem na antenie słyszymy jakieś żarty, jakieś gry słowne. Muszą Państwo wiedzieć, że te y, formy są przygotowane wcześniej, zazwyczaj na kartce, są wydrukowane po to, żeby czasem z podziałem na role prezenterskie, po to, żeby odegrać właściwie tą, te, tego Michałka na antenie. To nie jest tak, że jest to tak do końca spontan, chociaż ci tak naprawdę już najbardziej wprawieni potrafią mistrzowie prezenterstwa robić to z głowy. Dlaczego coś jest zabawne? Otóż jest tam puenta, to co jest takiego niebywałego, też kreatywnego w humorze oraz w technikach kreatywnych. Notabene o soft newsach mówimy sobie na naszej specjalizacji edukacja medialna, gdzie mamy takie dwa nurty. Jeden to jest o dziennikarstwie naukowym ale w zrozumianym, rozumianym bardziej jako poradnicze, właśnie lekkie, przyjemne, lifestyle'owe. Stąd soft news stał się takim naszym metagatunkiem podstawowym oraz zauważyliśmy, że właśnie kreatywność, czyli pewne techniki tworzenia nowych idei, pomysłów czy też rozwiązywania problemów mają to do siebie, że zakładają ten sam mechanizm co humor. To jest tam puenta, puenta, która przełącza pewien wzorzec. Proszę zwrócić uwagę na żarty wokół nas, które możemy usłyszeć, zwłaszcza na tak zwane suchary. Najnajsłynniejszy idzie Chopin i Bach, prawda? Który to jakby śmieszny jest już coraz mniej, ale pokazuje, że przełączamy model. To znaczy, jest Bach jako nazwisko kompozytora, i Bach jako synonim czegoś, że się ktoś przewraca. Jest to przełączenie wzorca. Przez to tworzymy efekt humoru i zabawy. I jak najbardziej nastrajamy wtedy, jak to radio na ilustracji pozytywnie naszego odbiorcy. Także świat soft newsów jest niebywale pociągający i staramy się to robić na zajęciach. Nie wiem, opowiadamy sobie o windzie. Yy, takie jedno nagranie było. Staramy się też te rzeczy nagrywać, żeby siebie samego odsłuchać. Ale proszę Państwa, też skąd czerpać źródła inspiracji? Jest ich m, bardzo dużo, yy, różnego rodzaju swego czasu, popularne RSS-y z ciekawostkami ze świata nauki, ze świata yy, życia społecznego, bym tak powiedział. Ja na przykład korzystam ciągle z ciekawostek interi i jest taka też strona dobre media, dobre wiadomości, chyba tak to się nazywa. Natomiast rzeczywiście RSS ułatwia to, że mogę przeglądać wiele kanałów i czerpię jakieś takie radosne informacje ze świata. Po co? Ponieważ jest to pewnego rodzaju pożywka dla później układania sobie czasu antenowego. W tym zastosowaniu radiowym, podstawowym, ale też do pisania krótkich rzeczy, nie wiem, w social mediach. Czy tworzenia z tego jakichś mini artykułów o niedużej objętości, prawda, do jakichś takich popularnych, poradniczych czasopism. Jeżeli o tym mówimy, to tak na marginesie popularyzacja nauki. Proszę Państwa, czasem nam się to wydaje takie bardzo sążniste jak Scientific American, czy trochę mniej jak Wiedza i Życie, czy też Świat Wiedzy. Jednakże świat popularyzacji nauki to też, proszę Państwa, telewizja śniadaniowa wbrew pozorom, czy też te kolorowe gazety typu Twoje Imperium. Takie poradnicze, gdzie jest krzyżówka, gdzie jest informacja, jak coś ugotować, jak się bać spamu albo wyłudzania haseł. Bankowych. Więc to wszystko jest świat tak zwanej porady, o której być może jeszcze kiedyś odrębnie sobie opowiemy który to sprawia, że my coś się dowiadujemy do si o świecie. Niemniej jednak jest to informacja pozytywna, zabawnie ujęta, lekka. To, co robimy w mediach w odniesieniu do edukacji, nauki, to my zachęcamy, zaciekawiamy właśnie to słowo klucz ciekawość curiosity jakimś, jakąś dziedziną naszej aktywności czy też wie. Zatem, proszę państwa, żyjmy w tym trudnym świecie, starajmy się o, o pewną pogodę ducha, bym tak to określił, a te soft newsy starajmy się czytać, ponieważ sprawiają one, że okropne rzeczy, które się dzieją wokół nas, przestają mieć aż tak dużą moc rażenia nas jako odbiorców. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.